Ho, 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 bardzo przedświątecznie dziś będzie. Ulala! 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 Ulala, ho, 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 przedświątecznie. Bardzo luźny vlog. Zależało mi na tym, żeby nagrać go przed samymi świętami. Raz, że ja mam cudowny nastrój, mam nadzieję, że troszeczkę Wam go uszczknę tutaj przez ekrany. A dwa, że myślę, że ten temat, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć i też poopowiadać Wam trochę o naszych dekoracjach i w ogóle takim moim podejściu do tematu w ogóle, do czasu świątecznego, to będzie taki dobry temat te dosłownie kilka dni przed Wigilią. Zaczniemy od dekorowania, bo Wy bardzo często pytacie, ile czasu ja poświęcam na dekoracje, czy my tego mamy dużo w domu, zwłaszcza nowe osoby, które są z nami, no nie wiem, od roku czy od pół roku. I od razu Wam powiem, że nie, że temat dekoracji wbrew pozorom, choć zawodowo się tym zajmuję już od tylu, tylu lat, wbrew pozorom w naszym domu, jeśli chodzi o święta, to jest temat gdzieś tam który w dole jest, a nie na samej górze. Owszem, mamy dekoracje, ale to są zawsze dekoracje dostosowane do czasu, w jakim jest nasza rodzina. I na przykład, jeżeli mamy czas taki bardzo intensywny, albo coś się dzieje w naszej rodzinie, że nie ma za dużo czasu właśnie, żeby dekorować dom, nie wiem, spędzać godziny nad właśnie upiększaniem go, to my tego po prostu nie robimy. W tym roku na przykład mamy taki czas, że są inne ważniejsze tematy dla nas, dlatego w tym roku taką całą dekoracją, jeśli chodzi o ten salon, są wianuszki, które widzieliście w witrynach, które uważam, że same już wprowadzają bardzo, ale to bardzo świąteczny charakter. Nie mamy choinki na przykład. Śmiejemy się, że my mamy olinkę, czyli oliwkę udekorowaną w bombki. Tak nam się uwidziało, że w tym roku nie chce nam się, słuchajcie, po prostu tej choinki ubierać. Woleliśmy ubrać sobie oliwkę i w domu całym po prostu gdzieniegdzie za pomocą gałęzi świerkowych, za pomocą gałązek tui i takich zielonych elementów wprowadzić mocno ten element świąteczny. Ja się zawsze staram, żebyśmy w miejscach, gdzie my spędzamy dużo czasu, a w naszym przypadku to jest kanapa, bo my rodzinnie gdzieś tam lubimy się do siebie poprzytulać, film sobie wtedy włączamy, czy czytamy wspólnie, żeby w tamtych miejscach były elementy dekoracyjne. I ta konsola, którą widzicie za naszą kanapą, to jest właśnie takie miejsce, gdzie tych dekoracji nawiązujących do świąt kilka stoi, znowu nam się motyw wianuszka pojawia, oczywiście świece moje ukochane, świece z Weniu, które dla Was produkujemy, no ale przy okazji też dla siebie i bardzo dużo ich w naszym domu znajdziecie, ale również staramy się takie maleńkie elementy świetne wprowadzać, tak zwane ikejki, tak? Czyli te mniejsze światełka. Bardzo zależy mi, żeby w naszym domu było zawsze przedświątecznie już świetliście. Stąd zawsze znajdziecie w naszym domu sznury LED-owe, które uważam, że są najpiękniejszą w ogóle dekoracją ever, jaką można znaleźć. I my je tak naprawdę mamy już od jesieni aż na drzwiach, tak naprawdę chyba cały rok te sznury wiszą. Po prostu lubimy te światełka takie delikatne. Uważam, że one bardzo fajny nastrój wprowadzają do wnętrza. I wbrew pozorom nie ma innych za dużo dekoracji takich, wiecie, typowo świątecznych w tym roku. W zeszłych latach bywało różnie. Bywały duże girlandy, bywały duże wianki. Z wianków nie chcę rezygnować. Zawsze je mamy. Tak jak widzieliście te dwa, na które ja w tej chwili patrzę, bo one to są na naszej witrynie. Mamy też wianek świeży, który dostałam w prezencie od ukochanej Zielona Szyszka, pracownia Zielona Szyszka. Przepiękny właśnie w takiej kolorystyce, na jakiej mi zależało w tym roku, czyli bardzo mocno związanej ze świętami, tak kojarzącej się ze świętami. Czasami miałam ochotę na kolorystykę bardziej nowoczesną, czyli była biel, było złoto i nic więcej. Czasami właśnie jakaś nostalgia do mnie przychodziła, tak jak w tym roku, i sięgałam po kolorystykę w postaci czerwieni, zieleni, kratek nawet, takich typowo świątecznych. Myślę, że ważne jest, jeżeli w ogóle chodzi o temat dekorowania, by owo dekorowanie nie było odzwierciedleniem mody, jaka panuje na świecie, tylko tego, czego my tak naprawdę chcemy, czego potrzebujemy. Wbrew pozorom nasz cały dom nie jest udekorowany świątecznie. My sobie tylko tę przestrzeń tutaj salonową, gdzie jesteśmy, gdzie najczęściej zresztą filmy dla Was nagrywam, udekorowaliśmy w tym roku. W pokojach innych są dosłownie jakieś tam maleńkie akcenty, ale nie ma tego przesytu. W przypadku świąt Bożego Narodzenia dla mnie, nie ukrywam, ważniejsze są
emocje, jakie te święta ze sobą niosą i też chyba głównie ten czas przedświąteczny. Wiecie o tym, bo ja już od wielu, wielu lat staram się tą moją radość Wam sprzedawać w najróżniejszy sposób, począwszy od śmigania na bosaka po śniegu. Nie robię tego przed świętami tylko, ale w ogóle generalnie staram się codziennie, ale wtedy w tych piżamkach świątecznych to w ogóle ma inny wydźwięk. Skończywszy po różnych wycieczkach, bo widzieliście, zabierałam Was ze sobą i do Gdańska, w ogóle pokazywałam tę przestrzeń wokół nas. Ja z tych wszystkich elementów czerpię radość przedświąteczną i sama się też staram, może nakręcać to nie będzie fajne słowo, ale ono odzwierciedla mój stan. Ja się sama pozytywnie nakręcam, przygotowując do tych świąt. I cieszę się z naprawdę malutkich rzeczy, z których sobie buduję ten dobrostan przedświąteczny. Mam też takie podejście, które chciałabym Wam teraz zdradzić, mianowicie takie podejście, że zmiany planów na przykład nie są złe. Czyli jeżeli w naszym przedświątecznym czasie coś się wydarza, co zmienia nam te plany, na przykład nie wiem, że nagle okazuje się, że pół rodziny nie przyjedzie, bo choroba, wiecie, że grypa na przykład panuje, albo w ogóle jakieś takie zmiany, które niweczą nasze plany, ja się tym nie stresuję. Takie jest życie, słuchajcie, tak to wszystko wygląda, że to, na co my się nastawimy, wcale nie musi być w efekcie końcowym dokładnie tym samym. I ja po prostu wszystko, co przynosi to życie, również to przedświąteczne, przyjmuję, staram się na nowo jakieś plany robić, po prostu zmieniam. Nie wprowadzam w naszą rodzinę stresu, jeżeli takie zmiany przychodzą. I w ogóle my do świąt mamy bardzo, ale to bardzo luźne podejście. I żeby być uczciwym z Wami, powiem od razu, że nie zawsze tak było. Ja te, powiedzmy tam 10 lat temu, byłam taką perfekcyjną panią domu. Miałam 12 potraw, wszystko wyniuniane, no po prostu słuchajcie, nie było ani jednego elementu, do którego można by się było przyczepić, ale ja byłam potwornie zmęczona. Bardzo dużo mnie to kosztowało i w Wigilię zazwyczaj po prostu siedziałam z oczami na zapałkę. I pamiętam taki jeden rok, gdzie siedziałam tu przy tym stole i sobie pomyślałam, kurczę, po co to? Komu to służy tak naprawdę? Ów perfekcjonizm, który powodował, że ja byłam tak przemęczona i gdzieś nie potrafiłam w sobie owej radości ze świąt wyczarowywać. I od wielu, wielu już lat w naszym domu jest tak, że to, co zdążymy zrobić, bo bardzo angażuję w to chłopaków i uważam, że oni mi wcale nie pomagają, tylko po prostu robimy to razem, bo przecież wszyscy w tym domu wspólnie żyjemy. Każdy ma po prostu swoją przydziałkę, jak to ja się śmieję, każdy wie, co ma robić. Staramy się wcześniej potrawy różne przygotowywać, pierogi, które są krzywiutkie, wcale nie są, nie wychodzą nam jakieś tam super równe. A jak to się śmieje mój Paweł, to są pierogi kraftowe, każdy jeden inny. Uczymy Leo właśnie tej radości po prostu z przygotowywania do świąt, a nie perfekcji, bo bardzo często perfekcja i takie dążenie do tego, żeby z listy odhaczać, co tam niby musi być zrobione, obdziera święta z miłości, z takiego, wiecie, z takiego klimatu, który tak naprawdę będzie powodował, że na przykład nasze dzieciaki później będą te święta pamiętały jako najcudowniejsze na świecie. I my tego nie robimy. Wcześniej przygotowujemy sobie potrawy, owe pierogi, o których mówiłam, piernik staropolski, dużo innych rzeczy. I w momencie, kiedy przychodzą już święta, my po prostu siadamy do tego stołu no zrelaksowani, taka jest prawda. Mówiłam Wam już o naszej tradycji, że my w Wigilię, jak tylko jest taka piękna pogoda, jak dziś właśnie, gdzie pruszy śnieg, jest wszystko ośnieżone, wsiadamy w nasze auto, ruszamy w las, natychamy oczy, duszę, naturą, pięknem po prostu z natury. Wracamy tu później tacy zziemnięci na pary jakieś i siadamy później do tego stołu w ogóle w całkiem innym nastawieniu, aniżeli to było wcześniej właśnie w tej nerwówce. Dlatego o tym wszystkim Wam dziś mówię, bo chciałabym naprawdę mocno podkreślić, że dekoracje, chociaż je uwielbiam i wiecie, że ja co roku pokazuję Wam różne nowe pomysły, aranżacje, zresztą mnóstwo tych odcinków jest na naszym kanale, ale jednak to nie dekoracje świąteczne są istotą tych świąt, a miłość, radość, wdzięczność. Bo ja mam wrażenie, że my, kurczę, cały czas nie odczuwamy wdzięczności za to, że mamy z kim te święta spędzić, że czujemy miłość, która przepływa pomiędzy nami, za to, że mamy gdzie te święta spędzić, że mamy dachy nad głową, za zdrowie, no po prostu za wszystko dobre, czego my mamy tak dużo w życiu. Ja naszemu synowi zawsze powtarzam, że jesteśmy bardzo bogatymi ludźmi. Mamy tyle dobrodziejstw w naszym życiu, o których wielu ludzi na całym świecie marzy.
z tym chcę ten dzisiejszy odcinek zostawić, z taką dobrą energią, z tym, że nawet jeżeli te Wasze święta nie są idealne, nie macie nie wiadomo jakich dekoracji, nawet potraw nie macie, nie wiem, trzymacie tylko z całego zestawu tradycyjnych, które by powinny być niby na tym stole, to wydaje mi się, słuchajcie, że to nie jest ważne. Ważne jest to, co Wy czujecie, jak do tego czasu się przygotowaliście. Właśnie ta wdzięczność, że możemy razem czekać na te symboliczne narodziny Jezusa. Nieważne, jak będziecie ten czas świąteczny spędzali, bo ja wiem, że wśród Greenkanów, wśród naszych widzów są również osoby niewierzące. Ja wszystkim Wam z całego serca życzę cudownych świąt, po prostu cudownych, właśnie w miłości, w takim spokoju, w radości takiej, w spędzaniu tego czasu z najbliższymi, żebyście mieli najcudowniejszy na świecie zimowy, grudniowy czas. I tak się z Wami dziś pożegnam. Do zobaczenia już po świętach.